Czasami miewam taki sen. W czasie tego snu uświadamiam sobie, że mimo tego, że chodziłem na studia prawnicze, to w jakimś momencie nie zdałem jednego egzaminu. I w tym śnie uświadamiam sobie, że już minęło wiele lat, odkąd chodziłem na studia i przychodzi to do mnie, ale ja nie zdałem jeszcze tego jednego egzaminu. Wiecie, takie przerażające uczucie, nie wiem, czy kiedyś ktoś miał podobnie, tak regularnie. O właśnie, często ma takie sny, to zapraszamy później na kozetkę, będziemy te sny tłumaczyć. I właśnie, słuchajcie, jak się budzę po takim śnie, to otwieram oczy i mówię, och, to był tylko sen, dziękuję Bogu. Jestem bezpieczny, mam ten tytuł magistra, który gdzieś tam leży, ten dyplom. Mówię sobie, uff, to był tylko sen. A pytanie, które dzisiaj chciałbym nam wszystkim postawić, sobie, ale też wam, jest związane z tym, na ile jesteś pewny dzisiaj, tu i teraz, Bożej miłości wobec ciebie. Na skali od 1 do 10, ile byś dzisiaj dał? Pewnie są na sali osoby, które powiedziały, może 2, bo tak naprawdę nie czuję tego, albo nie jestem godny tej Bożej miłości. Mam nadzieję, że dla tych osób to, co dzisiaj usłyszycie, ten fragment, który przeczytam, ale też komentarz do niego, pozwoli wam przejść troszeczkę wyżej na tej drabince, może nawet na 10. Ci z was, którzy są na tej 10, jesteście pewni Bożej miłości, to mam nadzieję, że to, co dzisiaj usłyszycie, też was w tym upewni. Jako że pojawiam się tutaj mniej więcej co miesiąc, a badania amerykańskich naukowców wskazują, że już w środę zapominamy, co słyszeliśmy na kazaniu, to skoro mnie nie było przez miesiąc, to warto odświeżyć sobie. Chcę wam powiedzieć, że jesteśmy w cyklu studiowania listu do Rzymian, najdłuższego listu w Nowym Testamencie. Najpierw tak z lotu ptaka, gdzie jesteśmy w tym momencie? I jak to było w tym liście do Rzymian? Pierwsze 3 rozdziały apostoł Paweł tłumaczy nam wszystkim, ale też Rzymianom, członkom Kościoła w Rzymie, na czym polega grzeszność człowieka i na czym polega Boża łaska. Następnie przychodzi do tego, żeby wytłumaczyć, że sposób, w jaki Bóg odkupił ludzi i w jaki sposób cały czas to robi, jest ten sam, że to nie jest wynalazek Nowego Testamentu, usprawiedliwienie z łaski przez wiarę, ale że tak było od zawsze i podaje tam wiele przykładów. Następnie przechodzi do takiego, zadaje takie pytanie, no dobra, skoro jest ta łaska, to im więcej będę grzeszył, tym bardziej ta łaska może być widoczna w moim życiu. Zadaje takie pytanie, czy tak powinniśmy myśleć? No i oczywiście mówi przenigdy. To jest trochę podobnie, jakbyśmy przyjęli założenie, że skoro mamy straż pożarną, wiemy, że jest tutaj ta jednostka, no to my możemy wzniecać tyle pożarów, ile chcemy. No bo skoro jest straż pożarna, to sobie poradzi. Im więcej będzie tych pożarów może, tym więcej będzie straży pożarnej, tak? Będzie się wszystko rozwijało, tak? Oczywiście błędne myślenie. Także apostoł Paweł mówi, nie o to chodzi. Potem kontynuuje przez 6, rozdział 7, mówi, wy umarliście dla grzechu. Tak jak Jezus umarł, tak samo wy umarliście i żyjecie już nie po to, żeby spełniać swoje własne potrzeby, swoje własne zachcianki, ale po to, żeby swoje życie oddać w całości Panu Bogu, w każdym aspekcie. No ale też pojawia się w 8 rozdziale, na scenę wkracza Duch Święty, no bo to nie jest tak, że apostoł Paweł mówi, teraz musicie sobie świetnie radzić, jesteście odkupieni Bożą łaską, proszę bardzo, działajcie, już niczego wam nie potrzeba. Nie, apostoł Paweł mówi, że tak powiem, potwierdza tylko to, że w momencie, w którym oddajemy swoje życie Panu Bogu, zaczyna w nas mieszkać Duch Święty. I ten Duch Święty właśnie prowadzi nas przez nasze życie, pomaga nas, wspiera nas w wielu aspektach, bo inaczej byśmy sobie po prostu nie poradzili. Także tak przeleciałem troszeczkę przez te 8 rozdziałów. Ostatnim razem studiowaliśmy
też końcówkę 8 rozdziału, ale jeszcze nie, werset od 26 do 30. Dzisiaj pójdziemy dalej od 31 do końca 8 rozdziału. I mówiłem tutaj bo przesłanie, którego tytuł brzmiał Cudowny Boży Plan. I na czym polegał ten cudowny Boży Plan? Przede wszystkim na tym, że Pan Bóg zapewnił nam przez swojego Ducha Świętego właśnie to duchowe wsparcie. Nam może się wydawać, że jesteśmy silni i kiedy wszystko jest okej, to mówimy, dobra, dajemy radę, tak naprawdę gdzieś ten Pan Bóg jest z boku naszego życia, ale coś, co nam tutaj apostoł Paweł uświadomił, to, że słuchaj, ty jesteś tak naprawdę cały czas słaby, tylko że sobie może tego nie uświadamiasz. Ja jestem po to, czy Duch Święty jest po to, żeby ciebie wspierać, ponieważ jesteśmy cały czas słabi, ale tylko czasami sobie to uświadamiamy. Była też mowa o wsparciu w modlitwie, bo my nie wiemy czasami, jak się modlić, o co się modlić. I apostoł Paweł mówił, że Duch wspiera nas w modlitwie, ale dopiero aktywuje się to jego wsparcie w momencie, kiedy zaczynamy się modlić. I to jest trochę tak jak z wiarą, że dopóki nie wyjdziesz z wody, nie zaczniesz chodzić dopóki nie wyjdziesz z łodzi, nie zaczniesz chodzić po wodzie, tak? Albo żeby chodzić po wodzie, musisz wyjść z łodzi, innymi słowy. Trochę podobnie było z tym wsparciem w modlitwie. W momencie, w którym zaczynamy się modlić, Duch Święty nam będzie podpowiadał, o co mamy się modlić i jak się mamy modlić. Druga rzecz to Boża opatrzność i to nasze przeznaczenie. Apostoł Paweł używał tam mocnych słów. Mówił, że wiemy. Że wiemy to, że Bóg nas prowadzi. Mówił, że wszystko służy ku dobremu. No właśnie, to przeznaczenie, ku dobremu. Moglibyśmy sobie pomyśleć i to jest, myślę, najbardziej naturalne, co przychodzi nam do głowy, że to, co jest dobre, to jest to dobre dla nas. I myślimy sobie, no rzeczywiście wszystko ku dobremu, wszystko będzie dobrze, ale czy to na pewno o to chodziło apostołowi Pawłowi, pisząc w tym liście? No, podstawowa zasada interpretacji Pisma Świętego mówi, że odpowiedzi na takie pytania szukajmy w najbliższym kontekście tego fragmentu. No i już niedaleko trzeba patrzeć, bo już werset dalej za tym, że wszystko działa ku dobremu, mamy wytłumaczenie, że przeznaczył nas do współudziału w naturze swego Syna, aby On był pierworodnym pośród wielu braci. Co jest więc tym dobrem? Jest nim podobieństwo do Chrystusa, a nie powodzenie, sława czy zdrowie. No i wreszcie trzecia rzecz, złoty łańcuch, ale nie taki złoty łańcuch do powieszenia sobie na szyi, tylko coś, co jest nazwane w teologii złotym łańcuchem, takich pięciu rzeczy, które Pan Bóg zrobił. On poznał, przeznaczył nas, powołał, usprawiedliwił i obdarzył chwałą. I apostoł Paweł to wszystko wymienia to w czasie teraźniejszym, znaczy w czasie przeszłym, dokonanym i nawet to obdarzył chwałą, mimo że jest w czasie takim dokonanym, to, znaczy jak to słyszymy, myślimy, no dobra, jeszcze nie czuję się obdarzony chwałą. Obdarzony chwałą to jest jeszcze Jezus, ale możemy zapominać o tym, że dla Pana Boga nie istnieje coś takiego jak czas, przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, że to jest wszystko jedno w jednym momencie, dlatego powiedzenie, że już nas obdarzył chwałą jest tak samo prawdziwe, jak to, że nas już przeznaczył do tego, żebyśmy byli Jego dziećmi. No dobrze, to dzisiaj przechodzimy do ostatniej części 8 rozdziału Listu do Rzymian. I właśnie tak jak na początku powiedziałem, mam za sobą studia prawnicze, dyplom magistra i dzisiejszy tekst to jest właśnie taki miód, że tak powiem, dla absolwenta prawa, bo tu będzie dużo prawniczych stwierdzeń. Także ci z was, którzy nie lubicie prawa albo często łamiecie prawo, to możecie być zawiedzeni, że to może nie do końca jest dla was, ale tak właśnie apostoł Paweł w tym fragmencie jakby posługuje się tym językiem. Też, co jest ważne, on to pisze do Rzymian. Nie wiem, czy wiecie, ale większość tak zwanych instytucji prawa cywilnego, czyli takich różnych typów umów, chociażby, czy różnych zobowiązań, które dzisiaj mamy w naszym kodeksie cywilnym, wywodzi się z prawa rzymskiego sprzed 2000 lat.
To jest niesamowite, jak Rzymianie daleko poszli w swoim rozwoju, jak to mieli dobrze poukładane. Dlatego też być może apostoł Paweł posługuje się takimi zwrotami, powiedzmy, wziętymi z prawa, ponieważ no, w Rzymie to był chleb codzienny. Oni znali to prawo, ono tam funkcjonowało na co dzień. Dobrze. To będzie dzisiaj po prawniczemu. Będą paragrafy, będą różne takie słowa po łacinie. Także mam nadzieję, że to dla wszystkich będzie bardzo rozwojowe, ale przede wszystkim, że będzie Bogu z tego płynęła chwała. Tak więc dzisiejszy tekst od 31 wersetu, rozdział 8. Czyż to nie wspaniałe, jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby wraz z Nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem? Kto ma oskarżać wybranych przez Boga? Przecież Bóg usprawiedliwia. Kto ma potępiać? Jezus, który umarł więcej, który zmartwychwstał i przebywa po prawicy Boga, On przecież wstawia się za nami. Co nas odłączy od miłości Chrystusowej? Udręka, ucisk czy prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak zostało napisane, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, traktują jak owce przeznaczone na rzeź. Lecz mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał. Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Tak naprawdę w tym momencie mógłbym zejść i powiedzieć, to wszystko mówi samo za siebie. To są niesamowite słowa, które pewnie słyszeliście albo czytaliście już kiedyś. Dzisiaj będę chciał zwrócić uwagę na znowu parę aspektów, podzielić ten tekst na takie trzy sekcje i zobaczyć, co tutaj Boże Słowo ma do nas do zastosowania. Tak jak powiedziałem, apostoł Paweł używa tutaj języka prawniczego, ale też pewnej formuły, którą znajdujemy również w innym miejscu Pisma Świętego, w Starym Testamencie. Na przykład w księdze proroka Michała też widzimy taką pewną scenę, gdzie Pan Bóg oskarża swój lud o duchowe cudzołóstwo. I też jest pewien dialog, czy akurat tam no, i stwierdzenie Pana Boga, który wyraża coś tak, jakby stał w sali sądowej i oskarżał Izrael. Przeczytam ten fragment. Posłuchajcie uważnie tego, co mówi Pan. Powstań, wnieś skargę wobec gór. Niech wzgórza usłyszą Twój głos. Słuchajcie góry skargi Pana, Wy niewzruszone fundamenty ziemi, gdyż Pan ma sprawę ze swym ludem. Z Izraelem toczy On spór. Ludu mój, co Ci uczyniłem? Czym Cię zmęczyłem? Odpowiedz mi, bo Cię wywiodłem z ziemi egipskiej, wykupiłem Cię z domu niewoli, posłałem przed Tobą Mojżesza, Arona oraz Miriam. Ludu mój, dalej przypomnij sobie o tym, o co zabiegał Balak, król Moabu, a co mu odpowiedział Bileam, syn Beora, pomiędzy Shittim a Gilgal. Niech Cię to przekona o sprawiedliwości dzieł Pana. Czyli widzimy pewną konstrukcję taką, że Pan Bóg no, przekazuje pewne oskarżenie, stawia Izrael przed sądem. Ale to nie jest jedyne miejsce, bo również w księdze proroka Izajasza widzimy taką scenę w 50. rozdziale, w wersetach 8 i 9, jest napisane, mój obrońca jest blisko, kto gotów wspierać się ze mną? Dalej, stańmy naprzeciw siebie, kto chce być panem mej sprawy? Niech się do mnie zbliży, wszechmocny Pan mi pomaga, kto więc mnie potępi? Raczej oni wszyscy zedrą się jak szata, to ich stoczy mól. Czy pojawia się też to pytanie, to kto mnie potępi? Trochę analogia. To nie jest akurat tutaj typologia, ale jest pewna konstrukcja. Apostoł Paweł, jak wiemy, bardzo dobrze znał Stary Testament i posługując się tą konstrukcją w swoim liście do Rzymian, jako wykorzystuje
tę samą właśnie taką gramatyczną, czy taką, buduje taką scenerię. Dobrze, pora na pierwszy paragraf. Tutaj będzie trochę łaciny, trochę niezrozumiałego języka, ale zaraz to się wszystko wyjaśni. A maiori ad minus, to po łacinie znaczy od wielkiego do małego, ale chodzi tutaj o to, że w prawie rzymskim jest taka zasada, czy była taka zasada, że skoro wolno więcej, skoro mamy więcej, to tym samym mamy mniej. Skoro możemy jechać 60 km na godzinę, to możemy też jechać 40 km na godzinę, tak? Skoro nam jest wolno więcej, to mamy też mniej. Ale skoro mamy 60 km na godzinę, jest przepis, no to nie możemy jechać 70. Nie ma, ta zasada się nie wydłuża. Po prostu skoro dostaliśmy więcej, to mamy też mniej. I w jaki sposób te słowa się tutaj można przełożyć na fragment, tą pierwszą część, czyli pierwsze dwa wersety dzisiejszego fragmentu, czyli 31 i 32. Czyż to nie wspaniałe? Jeśli Bóg jest po naszej stronie, to kto może stanąć przeciwko nam? On, który nawet swego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby wraz z Nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem. Skoro dał nam swojego Syna, skoro poszedł tak daleko w swojej miłości, to jakby to wyglądało, gdyby nie dał nam wszystkich innych rzeczy, które potrzebujemy, innego błogosławieństwa, tego, co jest nam w życiu potrzebne i co jest też potrzebne do tego, żebyśmy upodabniali się do Chrystusa. W tym 31 wersecie pierwsze słowa, czyż to nie wspaniałe? W innym tłumaczeniu pojawia się tutaj, co zatem powiemy? I to zatem oczywiście wskazuje na wcześniejsze fragmenty, na wcześniejszy tekst, przynajmniej na ten 8 rozdział, w którym dowiadujemy się o tym, że nie ma dla nas potępienia. W którym się dowiedzieliśmy, że możemy mówić do Boga Abba, tatusiu, że mamy to, zostaliśmy zaadoptowani do Bożej rodziny, że jesteśmy współdziedzicami z Chrystusem, że zostaliśmy obdarzeni chwałą w porównaniu z dzisiejszym cierpieniem, to jest nic. Poza tym, że mamy wsparcie Ducha Świętego, no i jesteśmy wybrani, aby odzwierciedlać Chrystusa. I to wszystko powiedział apostoł Paweł, zanim powiedział, no to słuchajcie, czy to nie jest wspaniałe? Czy co za tym powiemy? Jeżeli mamy to wszystko, to o co więcej chodzi? W drugim liście do Koryntian apostoł Paweł w 5 rozdziale 17 wersecie pisze takie słowa. Tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. I tak właśnie apostoł Paweł chce, żebyśmy to zrozumieli. Wszystko stało się nowe. Jest 7 nowych rzeczy w twoim życiu, jeżeli oddałeś życie Bogu. Nowa pozycja to usprawiedliwienie, nowy mieszkaniec w tobie, czyli Duch Święty, nowa rodzina, do której zostałeś zaadoptowany, nowa nadzieja, nowy partner modlitewny, nowa pewność, że wszystko działa ku dobremu i to nowe przeznaczenie. Dlatego też apostoł Paweł czuje się pełni uprawniony do tego, żeby zapytać się, no to słuchajcie, to jeżeli Bóg jest z nami, to kto mógłby walczyć przeciwko nam. No i oczywiście nie chodzi o to, że teraz mamy się zupełnie nie przejmować tym przeciwnikiem, który jak ten lew ryczący tylko patrzy, gdzie by nam pokazać nasze słabości, gdzie by nas zwieść. Bo to nie chodzi o to, żebyśmy teraz zupełnie sobie jakby odlecieli i powiedzieli, no to już właściwie wszystko jest załatwione, ja w swoim życiu nie będę miał zmagań, bo po prostu jestem wpisany w Księdze Żywota i rzeczywiście tak jest, bo jeżeli jesteś wpisany w Księdze Żywota, to Pan Bóg z niej nie wymazuje. Także nie ma nic, co działoby się w twoim życiu, co by cię mogło z Bożego planu wyeliminować. I w tym rozdziale 8 uczymy się o tym, że Bóg z pewnością dotrzyma tej obietnicy. My jako ludzie często nasze obietnice są bez pokrycia,
nie dotrzymujemy ich i możemy tak sobie też myśleć, możemy myśleć tak o Panu Bogu, że okej, skoro ja po swojej stronie no nie dopełniam wszystkich tych parametrów związanych ze świętością, z tym, żeby nie grzeszyć, żeby się upodabniać do Chrystusa, no to myślimy sobie, no to ten Pan Bóg pewnie też może mnie zapomniał. I może już w ogóle nie myśli o mnie jako o swoim dziecku, tylko myśli sobie, jaki to błąd popełniłem, że go wpisałem do tej księgi. Po prostu żałuję tego. To tak nie jest. Bo to Bóg jest miłością, a my jesteśmy przedmiotem tej miłości. To nie jest tak, że Boża miłość jest uzależniona od naszych działań, od naszych uczynków, od tego, czy my się wystaramy, żeby otrzymać zbawienie, ale też od tego, kiedy my mówimy, ja nie jestem godny Bożej miłości. To jest równie egocentryczne, jak mówienie, że ja chcę jakby na tej drabince wejść do Pana Boga. Dlaczego to jest egocentryczne? Dlatego, bo my koncentrujemy się znowu wtedy na sobie i mówimy, to ja nie jestem godzien, moje uczynki nie są godne. I mówimy, stoi obok Jezus Chrystus, Jego ofiara na krzyżu i mówimy, to nie jest takie decydujące, to nie jest przeważające. Ważniejsze jest to, że ja nie spełniam tych parametrów. Nie wiem, czy to widzicie, ale zarówno w tej pierwszej opcji takiej myślenia o sobie, że ja jestem na dobrej drodze, na tej drabince, jak też myślenia o sobie, że jestem pod tą drabinką i leżę i po prostu Bóg na pewno mnie nie kocha, cały czas w centrum jestem ja jako człowiek, a w centrum powinien być Pan Bóg. Drobna wstawka typologiczna dzisiaj, chociaż ona wprost z tego fragmentu nie wypływa, ale znalazłem pewne odniesienie, które jeszcze bardziej nam pomoże zrozumieć, jak Pan Bóg potraktował ofiarę Jezusa Chrystusa, swojego Syna. Kiedy wracamy pamięcią do historii Izaaka, kiedy pojawia się taki moment, w którym ten syn jednorodzony ma być złożony na ofiarę i tak idzie po prostu po tej górze, tak sobie wyobrażamy, to dziecko, które ma być za chwilę zabite. Czytamy o tym w Księdze Rodzaju, w pierwszej księdze Biblii. I kiedy tak Abraham szedł i już był blisko tego, żeby dokonać tego czynu ostatecznego, słyszy takie słowa od Boga, nie podnoś ręki na chłopca. Nie czyń mu żadnej krzywdy. Tak, teraz wiem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet swego syna, swego jedynaka. Dalej, w tym samym rozdziale Bóg mówi takie słowa. Przysięgam na siebie samego, oświadczy Pan, ponieważ nie odmówiłeś mi swego syna, swego jedynaka, będę ci szczególnie błogosławił i obficie rozmnożę twoje potomstwo, niczym gwiazdy na niebie i niczym piasek nad brzegiem morza. Twoje potomstwo zwycięży swoich wrogów. Kiedy Abraham szedł z synem, usłyszał ten głos, co powstrzymało przed dokonaniem tego aktu poświęcenia Panu Bogu. A kiedy Pan Jezus szedł na krzyż, takiego głosu już nie było. Już nikt z boku nie powiedział stop, stop, stop. No bo tym kimś, kto to wszystko zorganizował, był Pan Bóg. I jest, myślę, bardzo czytelna analogia pomiędzy tym, co się wydarzyło z Abrahamem, Izaakiem i tym, co się wydarzyło z Jezusem. Po prostu Jego śmierć na krzyżu, która nie została zatrzymana, która musiała się wykonać dla odkupienia naszych grzechów, to był ten moment, po którym, tak jak tutaj czytamy z Abrahamem, po prostu to Boże błogosławieństwo zaczęło się między innymi na nas wylewać. Także skoro Bóg oddał swojego Syna, skoro dał ci więcej, to da ci też mniej. Pierwszą lekcję z języka łacińskiego mamy za sobą, teraz druga część, ne bis in idem. Również prawo rzymskie. Oznacza to, że nie można być dwa razy karanym za to samo.
I chyba nam się to wydaje dość taką naturalną zasadą, tak? Jeżeli jedziemy samochodem, znowu przekraczamy prędkość, dostajemy mandat, to jeżeli mielibyśmy zapłacić ten mandat i potem jeszcze raz ktoś by nam wysłał ten sam mandat, to już sobie wyobrażam to wzburzenie w nas wszystkich, że no jak to ten mandat, skoro ja już go zapłaciłem, prawda? No takie myślę, że byłoby dość naturalne. Oczywiście czym innym by było, jeżeli byśmy w czasie jednej trasy kilkukrotnie złamali prędkość i dostali 5 mandatów, to już niestety wówczas nie działa, bo to każde jest osobne zdarzenie. Ale tutaj zasada, nie można dwa razy karać za to samo. I przeczytamy wersety 33-34. Kto ma oskarżać wybranych przez Boga? Przecież Bóg usprawiedliwia. Kto ma potępiać? Jezus Chrystus, który umarł więcej, który zmartwychwstał i przebywa po prawicy Boga, On przecież wstawia się za nami. Bóg jest sądem najwyższym. Nie ma wyższego. I jako sąd najwyższy wydaje decyzje, również te dotyczące ciebie. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, jeżeli oddałeś swoje życie Chrystusowi, zostałeś zbawiony, to jesteś uniewinniony. Można powiedzieć, ten mandat został zapłacony. Już nie może być tak, że nagle zobaczysz w tej poczcie ten mandat, drugi raz przyszedł i... Ale czy to rzeczywiście, Panie Jezu, wystarczyła Twoja śmierć, żeby zakryć moje winy? Jeżeli Bóg wpisze cię do tej księgi życia, to Jego decyzja jest ostateczna. W liście do Galacjan czytamy takie słowa w 3:13. Chrystus natomiast wykupił nas od przekleństwa prawa przez to, że zamiast nas stał się przekleństwem, zgodnie ze słowami, przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. Czyli wiemy dobrze, że to Pan Jezus zapłacił za nas tą cenę. Został potępiony za nas. W wersecie 34 czytamy, że Jezus siedzi teraz po prawicy Ojca. Że siedzi w tej bliskości Pana Boga, że ma ciągły dostęp do Niego i tam się za nami wstawia. I to też jest niesamowita obietnica, która płynie z tego tekstu, bo to ten czas, który tutaj jest użyty, to jest czas taki teraźniejszy, ciągły. On się cały czas za nami wstawia. Także trochę wracając do wcześniejszych fragmentów, gdzie była mowa o Duchu Świętym, który jest taką pieczęcią Bożą na nas, którzy jesteśmy Jego dziećmi i że Duch Święty się za nami wstawia. Bóg nas uratował, Jezus się za nami wstawia, no to naprawdę już nie może być po prostu większego zaplecza, większego wsparcia dla naszego życia jako dzieci Bożych. No i ostatni, najdłuższy fragment, tutaj z kolei w paragrafie 3 przejdziemy już nie prawo rzymskie, ale to może być też prawo polskie, jest coś takiego jak instytucja zatarcia skazania. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś tego doświadczył, być może nie byliście skazani i bardzo dobrze. Zatarcie skazania polega na tym, że po pewnym czasie od wymierzenia kary ta kara zostaje wymazana z ksiąg, z rejestru przestępstw. Już jej tam po prostu nie ma. To nie jest przedawnienie, że po prostu ktoś nie zdążył nas pozwać albo znaleźć sprawcę danego wykroczenia, tylko że to już wykroczenie zostało jakby zapłacone, czy kara została poniesiona i po jakimś czasie zostaje wymazana. Także wersety 35-39. Co nas odłączy od miłości Chrystusowej? Udręka, ucisk czy prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz. Jak zostało napisane, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, traktują jak owce przeznaczone na rzeź. Lecz mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo. Dzięki temu, który nas ukochał. Gdyż jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. 10 razy pojawia się ani. Ani to, ani tamto. I myślę, że to nie jest katalog
wyczerpujący, to znaczy, że apostoł Paweł po prostu pomyślał sobie o wszystkim możliwym, co mogłoby być, co mogło też mieć zastosowanie do odbiorców listu do Rzymian. Bo niewątpliwie ta pierwsza część tego, co nas nie może odłączyć od miłości Chrystusa, to są rzeczy, których mogli doświadczać ówcześni chrześcijanie i doświadczali. Wiemy, że w Rzymie te prześladowania szczególnie w pewnym momencie się nasilały. Jest to mowa udręka, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz. To były realne rzeczy, które tych ludzi mogły wówczas dotyczyć. W naszym przypadku, jeżeli to nie jest to, co nas w tym momencie dotyka, to na pewno wszystkie inne te ani, na pewno przynajmniej w jednym z nich odnajdziemy coś dla siebie. Odnajdziemy coś, co może dzisiaj nas trzyma w tym, czy rzeczywiście tak jest, że Bóg mnie do końca kocha. Jest takie powiedzenie w Polsce: umiesz liczyć, licz na siebie. I myślę, że to jest oczywiście zupełnie niebiblijne stwierdzenie, ponieważ zgodnie z tym, co uczy nas Biblia, jeżeli umiesz liczyć, to licz na Pana Boga. I niektórym jest po prostu trudno przyjąć, bo ludzie mają poczucie, że no właśnie nie zasługują na Bożą miłość. I w tych wszystkich ani pojawiają się takie stwierdzenia, które zarówno do ówczesnych adresatów, jak też do nas w pewnym aspekcie mogłyby przemawiać i mogłyby, mam nadzieję, przekonać nas do tego ostatecznie, żeby w tej pewności Bożej miłości przejść na tą dziesiątkę. Chciałem zwrócić uwagę tylko na trzy takie pojawiające się tutaj ani. Pierwsze, aniołowie, potęgi niebieskie, czyli ani aniołowie, ani potęgi niebieskie nas nie odłączą od miłości Bożej. Teraz o co tutaj mogło chodzić apostołowi Pawłowi? Ja się natknąłem na dwa wytłumaczenia, z czego pierwsze przemawia do mnie mocniej i w tym pierwszym właśnie, w tej pierwszej wersji jest mowa o tym, że mowa jest tutaj o takich złych anielskich lub demonicznych mocach tamtego wieku. Bo w liście do Efezjan w 6 rozdziale, 12 wersecie ten sam apostoł Paweł pisze, że nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Wow, mocny tekst. I myślę, że apostoł Paweł mógł właśnie to mieć tutaj na myśli, że nawet te potęgi niebieskie, te demoniczne jakieś siły nie są w stanie nas wyrwać, odłączyć od miłości Bożej. W drugiej wersji tego, czym mogą być te potęgi niebieskie, jest mowa o tym, że to mogą być tak zwane takie bezosobowe struktury upadłego świata, które jakby pozwalają ludziom zapewnić sobie niezależność od Boga. Tak, jakaś właśnie religijność, rząd, edukacja, medycyna, gdzie my po prostu stwierdzamy, że jesteśmy samowystarczalni i że to też może być taką drogą, powiedzmy, odejścia od Pana Boga. Kolejna rzecz, ani wysokość, ani głębokość. No jak się okazuje, to stanowiło odniesienie bezpośrednio do takiej czegoś, co było nazywane gnozą, i takiego podejścia, czy używania takiej terminologii związanej z gwiazdami i z układem gwiazd. I było coś takiego jak apogeum, może nam się kojarzy apogeum jako taki pewien szczyt. Jest też tak zwane perygeum i te dwie jakby odległości, można powiedzieć, Ziemi wobec pewnych galaktyk, stanowiły dla niektórych punkt odniesienia dotyczący tego, jak oni rozumieją swoje życie i przeznaczenie. I może tak sobie myślicie, o co tutaj chodzi apogeum, perygeum, ale niewiele trzeba pójść dalej, żeby sobie uświadomić, że nic takiego, znaczy, że coś takiego jak znaki zodiaku na przykład, to jest właśnie patrzenie
w gwiazdy i szukanie tam rozwiązania dla problemu swojego życia. To jest taki determinizm tego, że skoro ty się urodziłeś 27 lutego, tak jak ja, no to jesteś już zaszeregowany jako tam ryba, a skoro ryba, to jesteś taki. I ja zawsze się zastanawiam, jakby zrobić takie badanie w więzieniu wśród przestępców, czy rzeczywiście są jakieś pewne znaki zodiaku, które dominują. Domyślam się, że nie zupełnie statystycznie. Dlatego myślę, że to może mieć takie znaczenie dla nas i takie odniesienie i pewną przestrogę, którą tutaj apostoł Paweł kieruje, że oczywiście nie można łączyć ze sobą oddania życia Panu Bogu, polegania tylko na Nim, z tym, żeby czytać w gwiazdach i z przypływów czy odpływów morza, czy z pełni księżyca odbierać jakieś niesamowite przesłanie dla naszego życia. Ale tak jak mówię, dla tych odbiorców, którzy słuchali czy czytali ten list, no to myślę, że do nich najbardziej docierało to takie domyślenie o gnozie. To jest dość skomplikowany koncept, ale generalnie polegający na tym, że to Pan Bóg nie stworzył ziemi, tylko stworzył taki jakby trochę gorszej jakości Pan Bóg, bo Pan Bóg jest zbyt daleko od człowieka, no i ten po prostu tam są jakieś moce, które działają. Tajemna wiedza, nie polecam zagłębianie się w to. I ostatnia rzecz, ani żadne inne stworzenie, i tu dosłownie chodzi o stworzenie innego rodzaju, które też moglibyśmy zinterpretować jako inne stworzenie anielskie, które mogłoby w jakiś sposób próbować nas odciągnąć od Pana Boga, od Jego miłości. Także tak jak powiedziałem, zgodnie z artykułem 110 kodeksu karnego, z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe, a wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych. Ale aby doszło do zatarcia skazania, musi upłynąć określony termin. A w przypadku Pana Boga to zatarcie następuje dokładnie w momencie, w którym Pan Jezus zostaje naszym Panem i Zbawicielem. Nie ma tego czasu 5-2 lat oczekiwania, tylko już jest zatarcie skazania. To jest znowu coś, koncepcja nie do wyobrażenia sobie w naszym świecie. Ale tak właśnie Pan Bóg to zaplanował. Tak więc kończąc tą dzisiejszą lekcję prawa cywilnego, łaciny i tego, jak apostoł Paweł to nam przedstawia w tym kontekście takim jakby sądowym, chciałbym jeszcze raz krótko powiedzieć o tym przesłaniu z tych wersetów płynących. Czyli dzięki Bożej miłości w Chrystusie jesteśmy w pewnym sensie niepokonani. Po prostu nie ma szans na przegraną. Boża przychylność daje nam pełne bezpieczeństwo i zapewnienie Jego miłości. I żadne oskarżenie nas nie może potępić. Być może mamy pewne grzechy, ale one nas też nie odłączają od miłości Boga, bo Pan Bóg, Jezus, wysłając Jezusa na krzyż, wiedział, że my te grzechy popełnimy. I oczywiście wyznawajmy je Panu Bogu, ale w momencie, w którym je popełnimy, to nie oznacza, że zostaliśmy odcięci, wymazani z tej księgi żywota i potem na nowo chcemy postarać, żeby być do niej wpisani. Ale chcę też powiedzieć coś dla osób, które być może nie uwierzyły w Pana Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Tutaj trochę znowu w takim prawniczym języku, że nad tobą również ciąży pewne orzeczenie. Przy czym dzięki Bogu jest to orzeczenie w zawieszeniu. To jest to jakby kara w zawieszeniu. I wydawałoby się to całkiem przyjemne, że no jest zawieszenie, także spoko, tylko jednej rzeczy nie wiesz. Nie wiesz, jak długo to zawieszenie będzie trwało. Jaki jest okres tego zawieszenia? Bo ono z tego zawieszenia nie przeistoczy się w zatarcie, że tego nie było. Dlatego zachęcam cię, szczególnie teraz, kiedy zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia, żeby tak jak się Pan Jezus, świętujemy, że się narodził, tak samo, żebyś ty, jeżeli tu jesteś na sali albo nas oglądasz przez internet, żeby też Pan Jezus narodził się w tobie. I zakończę takim znanym cytatem naszego wieszcza Adama Mickiewicza.
Wierzysz, że Bóg zrodził się w betlejemskiej żłobie? Lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie. Amen. Zapraszam do modlitwy.